Dobra. Zapraszam wszystkich, zaczynamy. Siadajcie. To jest prezentacja o Enterprise Bus. Ej, cisza! Na początku tego roku pojawiło się takie pytanie u nas w dziale. Wiemy, że istnieje coś takiego jak Enterprise Service Bus i pytanie jest takie, co nam to może dać i jakie problemy, które teraz mamy, możemy szukać sobie w tym rozwiązać. Zanim zaczniemy ten temat, to fajnie jest sobie odświeżyć pamięć, co oznacza słowo system. System to jest nie nasza aplikacja, którą mamy, tylko coś, co się składa z aplikacji, danych, infrastruktury i ludzi. Tak, to jest system w rozumieniu różnych artykułów naukowych itd. Ludzie są nieodzowni, infrastruktura jest nieodzowna, o tym się często zapomina. I ten temat ESB, dlaczego o tym mówię? Bo ESB, jak robiliśmy research, to wyszło, że ono w zasadzie może spełnić dwie funkcje w naszej architekturze, w firmie. Pierwsza funkcja to jest funkcja integracyjna. I teraz właśnie o tej funkcji chciałem troszkę opowiedzieć. Integracja. Integracja pomiędzy systemami. To jest integracja tak w sensie stricto. Czyli mamy jakiś system sklepowy, Borga, SAP-a, CRM-a i teraz pytanie, no one muszą ze sobą jakoś się komunikować. Pytanie jak? Przeważnie ta komunikacja jest każdy do każdego, no bo tam tutaj trzeba gdzieś jakiegoś klienta przesłać do CRM-a, że kupił, żeby wiedzieć, że tam jaką ma portfolio produktów, żeby to i tak dalej, nie? Także no, ten obrazek wygląda z punktu takiego, wiecie, odczuć estetycznych brzydko, tak? Bo jest dużo strzałek, dużo przecinających się, nieładnie to wygląda. Każdy musi gadać z każdym i problem jest też taki, że jeżeli na przykład chcemy zrobić jakiś taki kanał komunikacji z nowym albo coś rozszerzyć, to pytanie jest, kto ma to zrobić? Który zespół musi poznać API drugiej strony, żeby wywołać ich funkcję i zrealizować funkcjonalność? I to jest taka zawsze łopatka, tak? Bo to przeważnie jest zespół ten, który ma więcej czasu. Niekoniecznie tak ten, który ma więcej kompetencji. Jeżeli potrzebna jest komunikacja w dwie strony, to się jeszcze bardziej komplikuje, no bo siłą rzeczy obydwa zespoły muszą się dogadać, jak ma interakcja między tymi systemami wyglądać. I muszą jakieś flow jednolite zapewnić, jeżeli one są organizacyjnie zupełnie oddzielne. Każdy ma swojego szefa szefów i wiecie, muszą dogadać się, jak ma ta konkretna funkcjonalność ze sobą gadać w jednym systemie, w drugim, to jest strasznie trudne. Jeżeli to się odbywa, to się odbywa w takim duchu studenckim, czyli zakuć, zaliczyć, zapomnieć, tak? Robimy tą funkcję, dobra, na nas trafiło, że musimy się dogadać z SAP-em, to dowiedzmy się, jakie oni mają API. Dowiemy się, zapominamy o tym, zostało zrobione, koniec, nie ma tematu, tak? Nie wracamy do tego. Później się okaże, że SAP musi coś podobnego robić, ale wtedy oni mają więcej czasu, więc oni tą funkcję podobno zrobią po swojemu, ze swojej strony, to jest takie, wiecie, rozstrzelamy wszystko. Idea ESB się wzięła z jakiejś firmy, już nie będę wymieniał nazwy, bo to nie ma znaczenia, też nie pamiętam w tej chwili. Później Gartner powiedział, że to jest strategiczna inwestycja i wszystkie firmy, te systemy, które miały przemianowywać na ESB, tak, że teraz my też mamy ESB. I o co chodzi z tym ESB? To teraz wygląda ładniej. Tak. Takie odczucie, tak, jest, że teraz mamy centralny klocek, każdy zgada z tym klockiem, który jest na środku, nie ma tej pontaniny w całej dalej, także to jest strzałki mniej, także super. Tak naprawdę to cała ta plątanina jest w środku tego ESB. To nie jest tak, że wprowadzając ESB zlikwidowaliśmy plątaninę. Ona tam jest, ten system dalej, każdy gada z każdym tak samo jak gada, identycznie, tylko że ona jest scentralizowana w tym jednym miejscu. I teraz, żebyście mieli poczucie, jak, bo tutaj no, jest tych klocków cztery, strzałek jest trochę więcej, klocków może być więcej, strzałek będzie jeszcze więcej, a rzeczywiste potrzeby są takie, że są firmy, które mają tych klocków po 50, to
dosłownie 50, trzeba je wszystkie w jakiś proces jednocześnie zintegrować, w jeden proces. Wtedy to już się robi dosyć skomplikowane i po prostu oni mają, no, to rozwiązanie dla nich jest wtedy bardzo potrzebne. Dobra, tylko tutaj jedno takie nadużycie terminologiczne, to powtarzają wszyscy, którzy gdzieś tam, powiedzmy, mają jakieś znaczące zdanie w tym temacie, czy konsultanci, czy twórcy tych rozwiązań, że to nie jest Enterprise Service Bus, tylko Enterprise Service Hub. Czyli wpinamy się do centralnego systemu z naszymi systemami i tam konfigurujemy, jak one ze sobą gadają. To jest taki hub, który do którego się trzeba wpiąć i ze sobą gadać. Nie? Zdarzają się takie implementacje, żeby ten hub dostać na zewnątrz. Tak, tak. A teraz co to jest to ASP? To jest, jak robiliśmy research, to wzięliśmy pod lupę chyba ze 3. Service Mixa, Mula i Service Busa. I to jest wyciąg z funkcjonalności Mula. Jakie on udostępnia. To ma pokazać, jak bardzo złożony to jest produkt. Że to nie jest, to nawet podkreślają sami sprzedawcy, już nie mówiąc o tam architekci, żeby nie traktować tego jako framework deweloperski, że to nie jest coś takiego, co deweloper sobie weźmie, doda do swojego tam koszyczka w dependency gdzieś i będzie z tego korzystał, bo to jest nieogarniane przez dewelopera. To jest system, nie framework. Jest tyle różnych narzędzi do posługiwania się. Każdy z nich ma swoje properties, jak trzeba połączyć w jakiś specyficzny sposób. To jest, działa się z tym inaczej niż tak, jak pisze się normalnie aplikacje. Powiedzmy, że to jest taki graficzny język programowania. My piszemy IFA, oni stawiają klocek, mają dwie gałązki, łączą sobie i sobie coś tam definiują. Do tego tematu integracji zostało stworzone szereg patternów, nazywają się Enterprise Integration Patterns i to są właśnie takie patterny, że tam jest jakaś kolejka, albo że coś, jakiś routing, albo że transformacje. Jednym z takich ciekawszych i trudniejszych do realizacji, jak się o tym pomyśli, jest na przykład tak, coś, co się nazywa resequencer, czyli coś, co przestawia kolejność komunikatów, jakie idą gdzieś po jakimś grucie, powiedzmy, takim wirtualnym. Może by je przestawić, to trzeba gdzieś je zmagazynować, żeby później wybrać, które, tak? Bo to nie jest proste. Znaczy, takimi patternami się posługują ludzie, którzy korzystają z ESB, tak? Takimi funkcjami wcześniej. Później wygląda to mniej więcej tak, że jest właśnie jakiś taki diagramik, tak się konfiguruje. Konfiguruje się poszczególne propertiesy. To wartością ESB, o której mówią sprzedawcy, tych rozwiązań integracyjnych, to przede wszystkim jest to, że one mają mnóstwo konektorów do różnych systemów, że można sobie, nie wiem, mamy zadanie takie, że jest trzeba, nie wiem, tu się pojawiają pliki w jakimś katalogu generowane przez SAP-a, każdy taki plik trzeba złapać, wysłać gdzieś, przetworzyć, wysłać gdzieś jakimś SOAP-em albo FTP-em gdzieś wrócić, to się daje wszystko wyklikać, powiedzmy tutaj, nie? Trzeba nic programować. I tak, ESB to jest naprawdę duży kawałek wiedzy. No można sobie tak, wiecie, w międzyczasie, po godzinach jakoś, nie? Musi być, no, trzeba się troszkę nauczyć. Jest drogie. Postawiliśmy w Andromedzie na serwis Mixa, dlatego że jest darmowy. N-Service Bus to nie nasza działka, bo to .NET. To też o tym troszkę później powiem, jaka jest separacja. A Mule jest bardzo fajny, dlatego że ma super GUI, jest taki, wiecie, user friendly, no, stabilnie w miarę działa tam klasyfikowanie. Wycena, jaka została przysłana dla takiego scenariusza integracyjnego, w sensie, że nie chcemy, żeby tam w tym biegało strasznie dużo tysięcy milionów komunikatów po tej szynie. Bo jeżeli to jest centralny system, to tam się zbiera komunikacja z tych wszystkich systemów, nie? I jeżeli to są systemy i one są z definicji, powiedzmy, jakoś mało związane, bo no SAP sobie działa i nie musi, wiecie, to wtedy mniejszy scenariusz gada z Bogiem, tak? Ale generalnie robi kupę rzeczy same. To ta integracja, no, ma jakąś mniejszą skalę, czyli mniejsza skala jest tej przesłanej pewności. Więc w takiej mniejszej skali oni tam powiedzieli chyba 100 tysięcy dolarów na rok
na rok, co rok trzeba płacić im za to, żeby używać tego na czterech korach tego ich serwera, bo oni się płaci od kora. Oni są nastawieni na taki model, że po prostu stawia się, kupuje się serwer i ile się chce mieć przepustowości komunikatów, to, to tyle trzeba kupić korów u nich. I jeszcze dodatkowe konektory do SAP-a, to kosztuje kolejne 20 tysięcy dolarów na rok. No, także wiecie, są takie pieniądze, że można zatrudnić kilka osób i powiedzieć do nich, zrób mi coś tam i interfejs jest werbalny, a nie nawet graficzny. Tak? No i tak, wniosek jest z tego taki, bardzo ważny, że dobra, pytanie jest, czy nam to jest potrzebne, czy my nie potrzebujemy robić jakąś integrację naszych systemów. I na to pytanie sobie trzeba odpowiedzieć, bo to takie oczywiste nie jest, od razu przydałoby się powiedzieć sobie, no, jakieś case'y wymienić, tak? Jakbyśmy się tutaj robili zresztą, case był taki, że użytkownika kasujemy w worku i chcemy, żeby on był skasowany we wszystkich innych systemach, bo tak od nas wymaga ustawa o ochronie danych osobowych. I teraz, żeby to zadziałało, żeby taki centralny system mógł funkcjonować, to tak jak pamiętacie z tego obrazka o systemie, tam też są potrzebni ludzie i to dedykowani ludzie do tego systemu. Czyli tą integracją się musi zajmować ktoś, kto no, ma to powiedzmy w swoim zakresie obowiązków jako, jako jeden z priorytetów. Dlaczego to fajnie by było, żeby to byli osobni ludzie? Dlatego, że te systemy trzeba nadzorować. To nie jest tak, że się włącza, się o tym zapomina, tylko tam trzeba patrzeć, czy gdzieś coś nie ukradło w jakiejś kolejce, czy w jakiejś kolejce z błędami się nie pojawiło, zgłosić to komuś. No musi tam być po prostu operator powiedzmy taki, nie? To jest też duża działka merytoryczna, bo i to jest akurat fajne, dlatego że jeżeli mówimy, że stawiamy na centralnie kogoś takiego, kto ogarnia tę integrację za pomocą ASB na przykład, no to on gromadzi w sobie wiedzę o tych poszczególnych systemach, ich API i jest możliwy jakiś taki efekt synergii, że kolejne funkcjonalności, które przychodzą, on już potrafi umiejscowić być może w tym, co zostało zrobione. Bo osoba, która integruje, nie musi znać dogłębnie, jak działa SAP, jak działa BOM, tylko to API, które jest wystawione, i jak się nim posługiwać. Także no, aż prosi się wtedy, żeby, jeżeli chodzi o integrację, żeby to był właśnie jakiś dedykowany zespół, który się tym zajmuje. Pytanie, czy byśmy chcieli, czy gdybyśmy w to wchodzili, to wtedy byśmy musieli, powiedzmy, i kto by tym zespołem miał być? Być może na przykład to powinien być gdzieś zespół blisko ITAD naszego obecnego. Plusy takiego wycentralizowania są takie, że się wyłącza te procesy w jedno miejsce, można tu zarządzać, można to sobie wiecie, budować jakąś wiedzę o tym, co tam mamy. Monitorować. Monitorować, tak, tak. To jest fajne. No jest jasna odpowiedzialność. Nie ma czegoś takiego, że za integrację jest odpowiedzialny ten zespół tych dwóch systemów. On może zlecić, powiedzieć, że tutaj udostępnijcie taką funkcję w API. Ale to nie jest tak, nie ma takie przepchanki pomiędzy dwoma zespołami. Jest integracja dwóch systemów, to spoko, a trzech już jest na kogo zrzucić, nie? To jest dużo, dużo prościej. A wyzwania, jakie są przed taką integracją, przed takim centralnym hubem, to jest coś takiego, że zawsze będą występowały inne kanały integracji. Nie da się nigdy skanałować wszystko tego huba, bo będziemy mieli jakąś kulturę danych, która będzie musiała masowo zasysać z jakiegoś innego systemu dane informacje. I ona ma swoje mechanizmy ładnie wyklikiwalne i programowalne i nie będziemy tego przepisywać w jakimś nie wiadomo czym, nawet w takim fajnym graficznym. Że zawsze będzie, nawet stan zastany, nigdy się nie uda ogarnąć, to będzie problem do tego zespołu. Że on niby jest nazwany, że to jest zespół integracji, ale no ma to narzędzie i tu próbuje sobie zorganizować pracę, ale zawsze mu tam bokiem ktoś coś zrobi. I drugie wyzwanie to jest takie, że to są rozwiązania dla bardziej back-office'u, tam gdzie ruch wymiany komunikatów jest między systemami mniejszy i oczekiwania, jeśli chodzi o dostępność, też nie są aż tak duże. Bo zapewnienie, żeby taki centralny hub działał 27 minut, tak, to jest naprawdę trudne, żeby on był wiecie, skalowany, bo tego się nie skaluje. Tutaj, jeżeli chodzi o systemy, to z cechą też systemu jest to, że każdy z nich skaluje się niezależnie.
Nie? ESB nie skaluje całego naszego przedsiębiorstwa, ono tylko zapewnia komunikację, a każdy z systemów ma wbudowaną skalowalność w siebie. Borg jest skalowany po swojemu, SAP jest skalowany po swojemu. Trzeba nawet tylko skalować ESB po to, żeby tą komunikację skalować, ale no, całego systemu nie upgrade'ujemy na większą liczbę użytkowników, tylko te musimy Borga też skalować, jeżeli co z tego, że nam ESB będzie super przepustowy, jak podstawowe będzie kiepskie. Także no, to jest ten pierwszy scenariusz integracji. Do tego scenariusza są przywiązani bardzo mocno wszyscy dostawcy tego rozwiązania ESB. I z nimi rozmawiałem dosyć sporo na jednej z konferencji, to oni po prostu nawet nie brali pod uwagę, że może być inny scenariusz. To było dla nich tak oczywiste, że... To są też inne rozwiązania niż inne. Tak, są inne też. No i właśnie jest jeszcze drugi temat, co nam może załatwić ESB. To już jest bardziej takie ESB, powiedzmy, zasługujące na tą bazę, na tą literkę B, czyli BAS. Jest taka architektura event-driven, która wymaga, która polega na tym, że systemy staramy się robić maksymalnie niezależne, tak żeby każdy z nich działał autonomicznie, a między nimi przepływają eventy po to, żeby zmienić stan. Tak. I to implikuje między innymi to, że nie ma takich jawnych zależności. My nie wiemy, jakie, my tylko znamy eventy, na które my reagujemy i jakie wysyłamy. Nas zupełnie nie interesuje, jakie jest API systemu, z którego być może korzystamy. My nie korzystamy wprost, tylko do nas dociera jakiś event. Nie? To implikuje między innymi taką sytuację. Coś takiego jak broadcast, tak? Tak. To implikuje taką nie wprost rzecz, że każdy system musi mieć komplet danych. To znowu ważne słowo system, musi mieć komplet danych, żeby funkcjonować. Czyli jeżeli w Borgu coś się dzieje i Borg wysyła event, ja się nie zgodzę, że komplet danych potrzebuje tylko taki obszar tych danych, który jest mi potrzebny do wypełnienia zadania, do których system jest związany. No właśnie mówię, tak komplet danych, który jest potrzebny, żeby funkcjonować. Czyli duplikujemy dane. Jeżeli Borg wysyła event, że coś tam z userem się dzieje, to wtedy zakładamy, że w takiej architekturze w każdym systemie jest tabelka user i ten event tam jest zapisany, żeby później na jakieś inne potrzeby móc z tego skorzystać, zupełnie nie mając dostępnego Borga. Tak? Nie wykonujemy requestu pod spodem do Borga, żeby się czegoś dopytać. Taka architektura sprawdza się podobno, tak, u nas nie jest przetestowana nigdzie. Skalowanie będzie w klasztorze. Gratuluję. Jest bardzo trudna. Sprawdza się właśnie w takich rozwiązaniach, gdzie trzeba mocno zeskalować, wiecie, na tam milion użytkowników i się nie martwić o to, że gdzieś nam się jakieś wąskie gardło zrobi. I ona potrzebuje medium komunikacji. I to medium może być umiejscowane w różnych miejscach. Może być powiedziane, że ESB mamy na zewnątrz systemu. Może być powiedziane, że mamy wewnątrz systemu te kolejki. Tak mamy z tego, z wszystkiego tam są wczorne kolejki z tego ESB. Troszkę może transformacji, nie? Także może być na zewnątrz, może być wewnątrz systemu. Nawet jest takie rozwiązanie, że ono jest wewnątrz bazy danych. W SQL-serwerze jest coś takiego jak Service Broker i ono ma wbudowaną kolejkę wewnątrz bazy danych. To jest bardzo fajne, dlatego że jak się coś spracuje na bazie, to robiąc commit zmian na bazie różnych dziwnych rzeczy, automatycznie komunikujemy, że message o tym został wysłany bądź nie. Robiąc rollback, że nam się to nie udało, ten message też odwołujemy. To jest w jednym, wiecie, w jednej transakcji, tak? To jest super wygodne, jeżeli mamy bardzo heterogeniczną architekturę, że korzystamy tylko z MS SQL, ale to jest nierealne. Tak? Znaczy jest nie heterogeniczna, tylko druga strona. No, Ada to jest miód. Zgadłem, że jest miód na... na serce dostawców sprzętu licencji, tak? No bo duplikujemy dane i tak dalej, trzeba tego kupować coraz więcej. No i tak samo problem jest ze scenariuszami request response. Jak chcemy zadać zapytanie do systemu, to jest działanie synchroniczne. No. Zadajemy zapytanie po to, żeby coś powiedzieć, no i czekamy na odpowiedź, siłą rzeczy. Można to zrobić asynchronicznie, ale to jest takie udawanie troszeczkę, więc no
pewnie być może fajnie jest zrobić samą zmianę stanu systemu na kolejkach, a requesty już bezpośrednio do systemów indywidualnie robić. Nie? A także no, w tym scenariuszu ESB właśnie może występować jako taki centralny produkt, jako ten hub, który, znaczy nie hub, tak, to też teoretycznie, który zapewnia nam kolejki systemu. Tutaj jest fajna architektura Service Busa, która te kolejki właśnie umieszcza w systemie. Czyli mamy ESB przychylone dla każdego systemu i one mają razem się dogadują, jak się mają wymieniać danymi, ale to jest część systemu, czyli mamy kompletny system. Nie tak, że mamy system plus, musimy tu jeszcze ESB uczynić z boku. Nie? No i byśmy spróbowali sobie tego ESB w Andromedzie, tylko właśnie troszeczkę do czegoś innego. Myśmy wewnątrz naszego projektu, wewnątrz systemu, który byśmy chcieli użyć, tego, żeby był ładniejszy obrazek. I powiedzieliśmy, dobra, mamy tam trzy komponenty w systemie, czy cztery nawet, mamy jeszcze zewnętrzny jakiś fork. Chcemy, żeby one między sobą bywały centralnie, bo tam sobie będziemy zmieniać, rutować i jakieś rzeczy możemy robić, transformować. Tylko wiecie, no tu jest pytanie, transformować na przykład, tak? Jedna z funkcji, po co? Po co transformować, jeżeli my mamy kontrolę nad tym wszystkim, jeżeli możemy tą transformację zrealizować po prostu u źródła. To jest nasz system, tak? My mamy całość. Rutować też nie będziemy, nie wiadomo gdzie. No i ten serwis to naprawdę, ja miałem duży zapał, żeby to wdrożyć. No taka fajna technologia, powiedzmy. Open. A to jest taka sklejka różnych frameworków Apache'a. Sklejka to jest bardzo dobrze powiedziane. Tak, nie wszystkie są. To jest tylko tam kilka takich. No, ich jest, nie wiem, z 20 może. I myśmy mieli tak naprawdę z Service Mixem dwa takie, chyba z tego co pamiętam teraz, główne problemy. Może trzy nawet. Pierwsza to jest właśnie ten problem z wiedzą, że deweloper nie jest w stanie tak łatwo tego ogarnąć. To nie jest framework, to nie jest coś, co można sobie wziąć i wiecie, przeczytać manuala. To trzeba z tym pożyć trochę, bo mieć doświadczenia. Na przykład, tak, jak są kolejki, nie można tego wyłączyć. Od tak, po prostu powiedzieć, zatrzymać się. Te kolejki muszą, wiecie, spłynąć na drogę. Muszą dostarczyć komunikaty i on będzie czekał, aż to się stanie. Jak powiem już shoot down, to mówię, sorry, nie? Znaczy, nic nie powiem nawet, tylko nie czekał. Jest troszeczkę inne wrażenie pracy niż normalnie. Także dużo jest wiedzy takiej właśnie potrzebnej, że trzeba się tego nauczyć. Myśmy mieli ogromny problem z niestabilnością Service Mixa. Tak, samego z siebie, w sensie, wiecie, działało, nic z niego nie korzystał, nagle przestało działać. No. I jak już troszeczkę go poznałem, to poświęciłem chyba z miesiąc czasu, żeby się tego nauczyć. Jak już poznałem, to stwierdziłem, że naprawdę chłopaki duże wyzwanie podjęli, bo raz, że robią sklejkę z różnych frameworków niezależnych, to jeszcze w takiej architekturze bardzo, bardzo dynamicznej, że to wszystko się dzieje w locie, że można w locie dodać nowy framework, usunąć i tam się... Tak, cudawianki. Cudawianki, no po prostu to jest tak skomplikowane, wiecie, wstaje serwer, który skorzysta z 200 komponentów i on zawsze startuje je w kolejności losowej. To jest nieprzewidywalne, nie? No, jest to naprawdę straszne. Druga sprawa to jest to, że no mieliśmy na przykład problem z niestabilnością kolejek pod spodem. Tam była taka baza natywna do kolejek w RTMQ, która no, działała w ten sposób, że no, wszyscy mówią, że z tego korzystają, a u nas to się odbywało tak, że ona gubiła pliki. Po prostu, nie? I nawet w konfiguracji tej bazy się okazało, że jest taki parametr na to. Ignoruj zgubione pliki. To, wiecie, to nie jest. To, że nie umieliśmy, tak? To oni o tym wiedzieli i zrobili parametr, żeby te pliki olewać. No. Druga sprawa to jest to, że... Smoke a bug, it's feature. Tak. Druga sprawa to jest taka, że my tutaj na tych strzałkach woziliśmy ogromne ilości danych, po kilkadziesiąt gigabajtów właśnie. To jest specyfika tego odbiegająca od projektu, tak. To jest specyfika naszego projektu, że myśmy tutaj wozili olbrzymie ilości danych. Po środku było to ASP z kolejką, bo stwierdziliśmy, że jeżeli któryś system będzie niedostępny, to kolejka to zbuforuje. Mamy ten system, możemy wtedy restartować, coś z nim zrobić. Nie ma takiej zależności, nie? Tylko że jak te kilkadziesiąt gigabajtów się w tej kolejce pojawiło,
no to tam się już robił problem duży, bo na dysku ona już nie była tak super wydajna. Poza tym w dewelopmencie to było straszne, bo ktoś coś robił, włączał, chciał sprawdzić, jak coś zadziałało, jego zmiana. I teraz patrzył na ten system, któryś, gdzie chciał zobaczyć wynik, tak? Zrobił pewne w jednym systemie, chciał zobaczyć wynik, ale w kolejce jeszcze było milion innych komunikatów. I ten jego musiał poczekać do jutra na przykład. Nie? I co zrobić? No są jakieś wyjścia, tak? Można robić tych kolejek naprawdę dużo. Można sobie ich namnożyć per system, per request i tam można sobie wyjścia, ale trzeba tym zarządzać. Ktoś po prostu, ten deweloper, który to robi, musi oprócz tego, że zrobi ten feature odpali, zepnąć tego systemu kolejkowego, zobaczyć jaki jest stan, pomyśli, zastanowić się. Wiecie, to straszne przeszkodzenie. No i finalnie decyzja została podjęta taka, że rezygnujemy z serwis Mixa. Myślę, że słusznie i że nie będziemy szybko do niego wracać. Jeżeli już, to właśnie do takiego scenariusza bardziej synchronizacji na mniejszym wolumie danych i też nie w obrębie jednego systemu, a z innymi systemami. Jak już pomyślałem, że to ESB tam tak troszeczkę odejdzie w niepamięć, to Wojtek mi przysłał architekturę nowej OSY. OSA to jest on. Tak. Architektura globalna, znaczy w naszej korporacji globalna, taka architektura, powiedzmy API, tak naprawdę tylko to bloku. Kluber sobie wymyślił, że jeżeli mamy różne oddziały, to w każdym z tych oddziałów jest jakiś system. Trzeba we wszystkich systemach uwspólnić API, żeby każdy z tych systemów implementował jakieś jedno API, wtedy one będą mogły ze sobą gadać. Czyli my na przykład będziemy mogli być wyszukiwania na bazie dokumentów w Hiszpanii, nie? W naszym produkcie. No i oni tą OSę pod coś takiego rozwijali, tylko to był framework, czyli to było API, które trzeba było zaimplementować, to było nieczyste API, tylko też miało tam biblioteki do logowania, takich rzeczy utility bardziej niż jakieś kolorowe. I w wersji 2.0 najnowszej postanowili przejść na SD. Argumenty, jakie tam się znalazły, a teraz mi się te argumenty, to większość argumentów to była po prostu, no to nie nasz problem. W sensie teraz to wy możecie sobie w swoim ESB skonfigurować transformację, jak macie inną wersję OSY niż jest obowiązująca i takie rzeczy, nie? Że ten bajzle, który tam się generuje przy zmianach wersji i tak dalej, to jest już, że jest, no, oni tak podawali argument, że jeżeli tak wygląda architektura i tu jest jeden, powiedzmy, dostawca jakiegoś kontentu czy czegoś i ma jakieś swoje tam funkcjonalności, tak jakieś logowanie, jakieś tam transformacje, walidacje i tak dalej, i tu odbiorca, i każdy z tych ma to samo i to OSA musi to gdzieś wspierać, to oni sobie wymyślili, że część z tych komponentów, właśnie logowanie, walidacje, transformacje przeniosą do ESD, a u siebie zostawią tylko takie jakieś kolory. No to ma jakieś, powiedzmy, uzasadnienie, tylko że oni idą w stronę architektury tej integracyjnej. A tam jest, wiecie, hub, jeden serwer, a oni piszą jawnie, że wiedzą, że ciężko będzie teraz OSEP zdeployować, bo jeszcze trzeba to zdeployować na SB, no ale że to rozwiązuje im i tak i inne problemy, więc to nie będzie jakieś trudności. Oczywiście to może być tak, że jest jeden hub, który integruje trzy systemy. Później jest inny hub, który integruje inne trzy systemy i one ze sobą gadają. Tak? To nie musi być jeden zawsze centralny serwer, no ale to jest w ten deser. Także wymyślili sobie, że będą tam, że część funkcji im zrealizuje ESB, nawet sobie wybrali inne jeszcze niż myśmy mieli na radarze WSO2, taka egzotyczna nazwa, takie całkiem coś pomiędzy Mule'em a Stylus Mixem. Ma trochę graficznego interfejsu, ale się gorzej używa niż Mule i takie jest. Takie jest lekkie nieprzewidywalne, powiedzmy. Znaczy ten też zostawał się teraz mi troszeczkę martwi w tej osie, ale to nie trzeba z nimi głębiej pogadać, jakie one mają takie problemy. I teraz. Mają już teraz, bo to teraz tak, na co uważać, jeżeli ktoś się w ogóle. Zdecydowali na to, że ludzie są nieodzowni przy takim scenariuszu integracyjnym dedykowani, że jest zero kompatybilności pomiędzy różnymi ESB, które są na rynku. Jak jest tych produktów, powiedzmy 20 spokojnie, mniej więcej, to one są w zerowym stopniu kompatybilne.
to zadane pytanie, bo część uczestników wszystkich GFP twierdzi, że realizuje standard OSGI. Teoretycznie powinny być kompatybilne, przynajmniej na poziomie wykorzystania komponentów OSGI. Znaczy, podważasz to, nie wiesz, nie podaliście? Nie wierzę temu, bo bierzesz taki komponent, który nigdy nie był używany w tym frameworku, który musimy stworzyć, tylko jeszcze, bo to nie było przetestowane. To być może zadziała w grasie. Czyli teoretycznie specyfikacja mówi, że powinna działać, ale nikt nie testuje. Tak. Każdy testuje swój system ze swoimi komponentami, a tak no, można się wymieniać, ale system. To trzeba być rynek. To był pomysł na rynek. To jest skora jak na aplikacji. Tak, no ale na rynku każdy w swoją stronę. Nie? Wiecie, przy takim poziomie skomplikowania te definicje, nawet standardy są tak skomplikowane, z tym jest troszeczkę tak, jak nie wiem, czy macie znać taki standard DICOM do przekazywania informacji geodetycznych. Wszystkie aparaty na rynku są zgodne z DICOM. Żaden Siemens nie przeczyta standardu i obrazów z LG, LG nie przeczyta obrazów z Mortary, nie ma szans po prostu. Chociaż wszystkie są zgodne ze standardem, przychodzą testy i akredytacje organizacjonalne DICOM. No, akredytacja musi się wyrzucić. No i tu podejrzewam, że może się wydać tak samo. Zasada kompatybilności to jest anty-SOA, to co mówiliśmy, że nie cała integracja, tak jak mówiłem, idzie przez BSP, że jest taki centralny serwerek, który gdzieś mam nawet skonstruowany, to jest jednak ciężko skalowany i trudny do utrzymania w takim scenariuszu pełnej dostępności. No i że w tym drugim zastosowaniu integracji, tym już systemu do architektury EDA, no to jest realizowalne, ale właśnie przy takim bardziej podejściu, jak ten serwis bardzo się wydaje. I to jest trudne, tak? To trzeba naprawdę dobrze rozegrać, co jednak przez request response, co eventami, jakie te eventy. To jest coś. Może Benjamin za 2 lata zrobi podobną prezentację. Życzę szczęścia. Czy ja nie liczę na szczęście, ale kompetencje. Znaczy ja tutaj. To już. Tomek będę właśnie powiedział o challenge'ach serwerów. Dobra, to teraz co dalej? Jaki wniosek po tym researchu? Pytanie jest takie, co robimy z tym scenariuszem integracyjnym? Bo u nas w firmie tak naprawdę troszeczkę już mamy takiej integracji i Emil Sławiński tam siedzi i w SAP-u ma takie troszkę ESB, te procuszki tam sobie układa na ekranie, przelewa dane z jednego systemu do drugiego i tak dalej, także troszeczkę mamy już coś i pytanie, co z tym robimy, czy coś z tym robimy, jeżeli tak, to wtedy kto się tym zajmuje, taką integracją. I takie jest moje wrażenie, że one na poziomie takim właśnie back-office'owym, małego wolnego komunikatów, to się może sprawdzić jakoś, chociaż tam też czytałem różne opinie o tym. A jeżeli już to wtedy, no to które z tych dostępnych, pewnie się trzeba wtedy bliżej przejrzeć temu, który ma globalny kluber, czyli ten WSU2, WSU2. A w ramach takich... jest ta mała wersja. To też trzeba się dowiedzieć, się bardzo trzeba mieć. A w ramach tego scenariusza właśnie architektonicznego systemu, tam jest ta architektura EDA, też oprócz tego ASOBIS można było pomyśleć o kolejkach, jeżeli już się skupiamy, że tam są kolejki w zasadzie potrzebne, to na takim rozwiązaniu na przykład RabbitMQ, który implementuje implementuje taki standard wymiany komunikatów pomiędzy kolejkami, bo w Javie mamy JMS-a, w Windowsach mamy MSMQ. No i one zupełnie sobie gadają, a to jest taki Rabbit, znaczy standard jest ogólny, Rabbit to implementuje i on ma klientów do .NET-a, do Java, do multum różnych frameworków. Także spokojnie można coś takiego użyć. Nie? To wszystko. Dzięki. To ja jeszcze.